Przez ostatnie 30 dni codziennie dodawałem shorty na nowo założony kanał. Chciałem zrobić eksperyment i sprawdzić, czy da się od zera rozbudować kanał, dodając filmy tylko krótkiego formatu. Szczerze, nie sądziłem, że będzie aż tak dobrze. Korzystając z tego, że tworzę filmy na mój główny kanał, gdzie zapraszam do subskrypcji i wycinam z tych filmów właśnie najciekawsze momenty i dodaję je na TikToka i Instagrama, pomyślałem, że mogę wykorzystać te filmiki i dodawać je na zupełnie nowy kanał na YouTube. Siedziałem kilka dni, ucząc się, oglądając filmy, czy robiąc inne rzeczy. Ale w końcu przyszedł ten moment i powstało Zarabiajmy. Następnie stworzyłem logo, a gdy kanał był już dostosowany, dodałem pierwszy film. Gdy dodałem pierwszy film, nie nabił on kompletnie ani jednego wyświetlenia przez całą dobę. Jednak gdy obudziłem się następnego dnia, ujrzałem to. Nagle filmik wystrzelił i nabił 1500 wyświetleń. I w tym momencie pomyślałem, że jednak jest sens to robić. Byłem bardzo konsekwentny i każdego dnia dodawałem jeden, a czasami nawet dwa lub trzy shorty. I jak widać, opłaciło się. W ciągu ostatnich 28 dni mój kanał nabił 90 tysięcy wyświetleń i zgromadził prawie 300 godzin oglądalności. Jak widać, byłem bardzo konsekwentny i tak jak mówiłem wcześniej, czasami dodawałem nawet po dwa lub trzy shorty dziennie. Co doprowadziło właśnie do takiego wyniku. Short, który wybił się najbardziej pod względem wyświetleń, został dodany 1 stycznia, ponieważ nowy rok, nowy ja i ludzie szukali motywacji na YouTube, a znaleźli ją właśnie na moim kanale. Tutaj teraz widzicie najlepsze wyniki pod względem wyświetleń, które udało się zgromadzić i właśnie one przyczyniły się do tego, że w ciągu ostatnich 28 dni przebiliśmy barierę ponad 90 tysięcy wyświetleń. Praktycznie każdy short, którego dodałem, miał podobną zależność, a mianowicie początkowo, gdy został dodany na YouTube, nie nabijał kompletnie wyświetleń, ale nagle, gdy przychodzi moment, pojawia się taka hopka, skacze dookoła 1000 wyświetleń, następnie zwalnia, czasami podskoczy jeszcze troszkę i później już się zatrzymuje albo nabija po dosłownie kilka wyświetleń dziennie. Patrząc statystyki 2/3 shortów, jakie dodałem, właśnie wyglądało to w ten sposób, czyli od zera w ciągu czasami tak naprawdę godziny po dodaniu skakał do prawie 2000 wyświetleń, następnie chwilkę się uspokoił, później podskoczył znowu i już nabijał, tak jak mówiłem wcześniej, po kilka wyświetleń dziennie. Warto również zaznaczyć, że od początku 2023 roku na shortach YouTube również się zarabia. Ja oczywiście nie mogłem zarobić z AdSense, bo nie osiągnąłem jeszcze bariery 1000 subskrybentów i 4000 godzin oglądalności na tym kanale. W momencie, gdy komuś uda się zgromadzić taką liczbę, to jego shorty również zaczną zarabiać. Jak widać, warto dodawać shorty, a tym bardziej regularnie, bo w ciągu 28 dni udało mi się zebrać naprawdę fajne liczby, a jeśli ktoś będzie kontynuował ten proces przez następne kilka miesięcy, to dojdzie do progu 1000 subskrybentów i 4000 godzin watch time'u, co umożliwi mu zarabianie na AdSense. Jak już wcześniej mówiłem, konsekwencja w postaci codziennego dodawania shortów doprowadziła mnie do przebicia bariery ponad 90 tysięcy wyświetleń w ostatnich 28 dniach, do zdobycia około 300 godzin watch time'u i do zebrania ponad 240 subskrypcji. Dla porównania, w ciągu ostatnich 28 dni mój główny kanał zdobył niecałe 20 tysięcy wyświetleń i około 800 godzin oglądalności. Pod tym względem akurat wyświetlenia i czas oglądalności różnią się między sobą, bo na kanał z shortami dodaję tylko krótkie filmy, natomiast na mój główny kanał są tutaj filmy od 6 do 8 minut zazwyczaj. Właśnie dlatego jest taka rozbieżność pomiędzy tymi dwoma statystykami. Ten film powstał w celu, aby udowodnić, że można rozbudować fajnie kanał, dodając same shorty. A jeśli chcecie się na ten temat dowiedzieć więcej, troszeczkę bardziej od technicznej strony, to zapraszam Was na mój wcześniejszy film, który właśnie pojawia się tutaj na karcie, w którym mówię więcej o tajnikach dodawania shortów, łatwości ich tworzenia oraz, co najciekawsze, wielu sposobach monetyzacji, nie tylko za AdSense. Mam nadzieję, że taki filmik dosyć eksperymentalny, pokazujący budowę czegoś od zera Wam się spodobał i że spotkam się z fajnym odzewem w komentarzach. Teraz zapraszam Cię do zostawienia subskrypcji, lajka pod filmem i do obejrzenia innych filmów na moim kanale. Mam nadzieję, że tym filmem zainspirowałem Cię do działania w nowym roku i życzę Ci samych sukcesów. Siemano!